Cześć. Dzisiaj zabierałem Was do rezerwatu Las nad jeziorem Mądrzechowskim. Poniosło nas w okolice Bytowa. Tutaj się właśnie znajduje ten rezerwat. A jak sama nazwa mówi, jest tutaj gdzieś jezioro Mądrzechowskie, jeszcze go nie widzieliśmy. Żeby się tutaj dostać, trzeba mieć swój samochód. Najlepiej kierować się na miejscowości Udorpie, a potem z mapy Google już będziecie wiedzieć, jak do tutaj trafić. Jest taka droga, która prowadzi na południowo-zachodnią część tego rezerwatu. To jest jedyny las nad tym jeziorem, także myślę, że wszyscy trafią, którzy są zainteresowani oczywiście. Jest to ścieżka przyrodnicza, którą zgodnie z regulaminem nieco zarośniętym mamy się poruszać, więc idziemy tą ścieżką. W tym rezerwacie chyba mało kto bywa. Ścieżkę, o której wspomina regulamin, ciężko jest odnaleźć. Ale nam się udało. O! Jesteśmy. Tak, też o tym czytałem. W rezerwacie podobno znajduje się stanowisko rośliny chronionej, jaką jest skrzyp olbrzymi. Zobaczymy, może uda nam się ją znaleźć. A oto i znak najprawdopodobniej rzeczonej ścieżki, którą mamy się poruszać. No dobra. To będziemy ich szukać, tych znaków. Kilka słów na temat tego rezerwatu. Otóż ustanowiono go w 1998 roku. Stosunkowo niedawno. Jest taka wyspa 25-hektarowego lasu w Morzu Pól. A że położona jest nad jeziorem i z orografii widać było, że jest tutaj wiele jarów takich miejsc, które wyrodowała woda spływając do tego jeziora, pewnie jakichś podmokłych fragmentów, no to ustanowiono rezerwat. W rezerwacie leśnym chronione są zbiorowiska leśne. Znowu grunt, łęgi, jesionowo-olchowe. Spróbujemy Wam trochę pokazać, jak to wygląda. Może nam się uda odnaleźć jakieś fragmenty łęgowe również. Mamy tutaj do czynienia w drzewostanie z przyzwoitymi dębami. Sporo graba w dole, jak na porządny grunt przystało. Na ile my te grunty mamy tak naprawdę naturalne? Na ile one są naturalne, a na ile one są jednak zmienione ludzką ręką? Najprawdopodobniej no była tutaj gospodarka leśna prowadzona w ostatnich dziesięcioleciach tak naprawdę, a i wcześniej, pewnie w XIX wieku również. Takie fragmenty lasów pozostawione właśnie w jakichś takich trudnych, niedostępnych miejscach wśród często właśnie otoczenia pól, to właściwie jest typowa sytuacja. To znaczy w okresie, kiedy tutaj ta ludność lokalna użytkowała te tereny bardzo intensywnie rolniczo, ktoś podjął decyzję, że ze względu na trudności w gospodarce rolnej na tym terenie pozostawiono to, ten fragment, i użytkowano jako las. Natomiast w XIX wieku wiele z tych lasów było bardzo intensywnie użytkowanych z uwagi na potrzebę produkcji węgla drzewnego. Węgiel drzewny to paliwo, które było wykorzystywane w hutach. Jak się na Kaszubach przyjrzycie, szczególnie w okolicach Wieżycy, w okolicach Kartuz, Kościerzyny, bardzo dużo jest miejscowości, które mają w swojej nazwie słowo huta. Najczęściej to były huty szkła, ale często również huty żelaza. Obie typy tych hut no, wymagały jakiegoś paliwa. Węgiel kamienny był daleko, trzeba było go transportować dużym kosztem, no więc pod ręką był węgiel drzewny, a drzewa liściaste do wypalania węgla drzewnego się nadają najlepiej. Stąd właśnie trzeba założyć, że większość lasów liściastych, które mamy na naszym terenie, które wydają nam się stosunkowo zbliżone do naturalnych, pewnie były kiedyś użytkowane i tak naprawdę naturalne nie są. Ale
Cieszmy się, że udało się zachować jakieś fragmenty zbliżone do naturalnych. Muszę przyznać, że ścieżka jest po pierwsze dobrze oznakowana, po drugie wyposażona w bardzo ciekawe i dobrze skonstruowane tablice. Jak na porządny grunt przystało, mamy tutaj do czynienia z takimi gatunkami jak dąb na załączonym obrazku. Z tyłu buk, lipa w tej chwili w centralnym kadrze, części kadru. Kolejne buki. Na pewno jakieś graby się znajdą. Widziałem w dnie. O, mamy małego wiąza. Proszę bardzo. Tak wygląda wiąz. Są takie charakterystyczne liście. Biorąc pod uwagę stopień wydeptania ścieżki, no to jest to miejsce raczej, no owszem, odwiedzane, natomiast chyba niezbyt gromadnie. No może i dobrze. Odnaleźć się na tej ścieżce można. Jest tu spokój. Naprawdę, naprawdę fajny kawałek starego drzewostanu. Więc warto tutaj zajrzeć i zobaczyć, jak to tu wygląda. No i też odpocząć troszeczkę. Wszystkim tym, którzy mi się wydawało, że graby to takie małe drzewa, to proszę, jest dowód na to, że grab również chce do słońca i potrafi osiągnąć całkiem duże rozmiary. Ten egzemplarz ma spokojnie ponad 20 kilka metrów i praktycznie dopchał się swoją koroną do światła. W towarzystwie bardzo okazałych buków i dębów. Miejscami jest troszeczkę miękko. Dziki na pewno lubią takie miejsca. Tutaj właśnie w tle babrzyska. Zewrot objęty jest ochroną częściową, więc teoretycznie pewnie możliwe byłyby tu wykonywanie jakichś prac mających na celu poprawę jakości tego siedliska, zbiorowiska, ale na dzień dzisiejszy, z tego co widzę, nic tutaj nie jest wykonywane. Nie znalazłem również informacji o tym, żeby był plan zadań ochronnych. Pewnie jeszcze jest procedowany. Szukamy skrzypu olbrzymiego. Natomiast wydaje mi się, że będzie on gdzieś w jakimś raczej niższym fragmencie. Tutaj z choreografii tego terenu wynika, że ten las leży na skarpie skierowanej w kierunku południowo-wschodnim do jeziora. Ten teren jest poprzecinany wieloma jarami i takimi mikrowąwozami. No i nasz skrzyp olbrzymi na 90,9% będzie gdzieś właśnie w takich niższych położeniach rósł, gdzie jest więcej wody. Może nad samym jeziorem prawie. Zobaczymy. No proszę, tutaj jeden z wspomnianych przeze mnie jarów. Tak, drzewa są dość grube. Choć teoretycznie z opisu wynika, że przeważa tutaj buk w wieku około 100 lat. Natomiast dęby, lipy, które tutaj się znajdują, w mojej ocenie są troszeczkę starsze. Ale może z racji tego, że tak żyzne jest tutaj siedlisko, to je nie doceniam. Przyznam się, że jak na siedlisko grądowe, to ten udział buka w tym miejscu jest bardzo duży. Ale bardzo ładnie się to komponuje. Buk jest oczywiście, jeżeli chodzi o podrost, jak widzicie, cały czas w ekspansji, więc jego udział się tutaj na pewno utrzyma. No ale myślę, że pozostałe gatunki też się odnajdą. Takie jak lipa, grab szczególnie. I wiąz się trafi, jak widzieliście. A z dębem to na pewno będzie dobrze. A niektóre egzemplarze buków są rzeczywiście imponujące.
Tutaj za chwilę pokażę wam taki jeden z egzemplarzy. No pewnie na filmie tego to tak nie macie porównania, ale klient jest naprawdę potężny. Myślę, że pierśnicy ma około 80 cm albo lepiej. Pierśnicy, czyli to jest średnica na wysokości 1,30 m. Ma taki trochę slang leśny. Leśnicy używają tego pojęcia między sobą, bo wykonują pomiary. Właśnie, mierząc tą średnicę. No, dlatego, że jest najwygodniej. I dlatego, że tak się przyjęło. Przed chwilą z jednego miejsca w lesie wystartowały chyba trzy jastrzębie. Idę zobaczyć, co tam się kryje. Wygląda na to, że młody jastrząb uczy się latać. Stąd całe zamieszanie. Powoli w tle widać już jezioro. Ścieżka schodzi cały czas w dół. A my dochodzimy do jej końca. Jak będziecie kiedyś właśnie w takim lesie grądowym, jak tutaj, w tym zerwacie, to zwróćcie uwagę na graby. Stare graby mają taką właśnie charakterystycznie pomarszczoną korę. Tu aż po prostu czuć, że ma się do czynienia ze starym drzewem. Tak jak się spodziewałem, skrzyp olbrzymi rośnie już w dużej bliskości jeziora. Tam w tle mamy jezioro. A tutaj na pierwszym planie mnóstwo skrzypów. A że są duże, bo mają prawie, no mają z metr wysokości albo więcej, to pewnie one. Skrzypy olbrzymie, roślina chroniona. Las tutaj poprzecinany jest takimi jarami, którymi płynie nawet w tym okresie letnim woda. Trudno może będzie znaleźć porównanie, ale tutaj rośnie taka roślinka rachityczna, malutka. To skrzyp leśny. Tu może gdzieś znajdziemy drugiego. Może będzie trochę lepiej widoczny. O, tu. I ta roślina ma może 25-30 cm. I tamten skrzyp, 1,20 m. Olbrzymi. Spacerując po rezerwacie, można natrafić na takiego jegomościa. Gatunek już bardzo rzadki w tej chwili w naszych lasach. Przedstawiam jesiona. Potężny egzemplarz. Nie wiem, czy widać. Zwróćcie uwagę na liście. Drobne, wielokrotnie złożone. Dość duże. Kora przypomina odrobinę korę dębu, ale no jest charakterystyczna właśnie dla jesiona. Gatunek niestety w naszych lasach, w Polsce, ale też i w Europie, coraz rzadszy. No dlatego, że męczą go różnego rodzaju choroby. Od grzybowych poprzez wady. I sukcesywnie jest go coraz w lesie mniej. A właśnie w takich miejscach, gdzie jest bardziej podmokły teren, na końcu tych jarów tworzą się takie charakterystyczne mułaki, gdzie ma siedlisko, znajduje odpowiednie warunki łęk. I takie gatunki jak olcha, jak jesion i wiąz tutaj można znaleźć. Paproć nazywa się narecznica. W przeciwieństwie do buczyny, którą pokazywałem wam przy okazji rezerwatu Las Ostrzycki, to tutaj
Mamy na stosunkowo niedużym kawałku, bo mieszczą się właściwie w jednym kadrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć gatunków drzew. Mamy lipę. Tutaj. Klona pospolitego. Małego buka. Wiąza małego. I chyba małego jesiona, tak. Tu jest akurat młody jesion. Tym właśnie grądy różnią się od buczyn. Jest znacznie większa różnorodność gatunkowa drzew, które budują tutaj las. Miło jest zobaczyć młode jesiony, bo jak wspomniałem, ten gatunek przeżywa w tej chwili poważny kryzys. Mam nadzieję, że wyjdzie z niego obronną ręką, tak jak kiedyś wiąz. Miał taką chorobę, holenderską chorobę wiązów. Jak na razie chyba się z nią uporał. Po przejściu tego rezerwatu muszę przyznać, że jest naprawdę ładnie. Naprawdę fajne miejsce. Polecam przyjść tutaj na spacer. Zwłaszcza jeśli ktoś by gdzieś odpoczywał w okolicach Bytowa. Ale i z Kaszub nie jest daleko. Do Bytowa w ogóle warto się wybrać. Zwiedzić Krzyżacki Zamek. A przy okazji rezerwat Las nad Jeziorem Mądrzechowskim.